Cześć! Chciałabym Was zachęcić do zrobienia sobie własnej ekologicznej szmatki do mycia naczyń. Moja szmatka wykonana jest ze sznurka konopnego, który jest dość szorstki i jeśli macie zdolności rękodzielnicze, robienie na drutach tudzież szydełko, z łatwością sobie zrobicie taką szmatkę same. Ten filmik będzie kierowany dla osób, które nie potrafią jeszcze sobie same zrobić takich rzeczy, ale jest to bardzo proste, więc jeśli macie w domu jakieś szydełko, to bardzo zachęcam do wykonania ze mną takiej oto myjki do naczyń, która zastąpi niestety niezbyt ekologiczne gąbki, które łapią brud i różne bakterie. Dla osób początkujących radziłabym jednak zamiast sznurka konopnego, który jest dość sztywny i ciężko go zawijać na szydełko, użyć zwykłego sznurka bawełnianego. Ja akurat mam taki tutaj różowy, jakiś stary młotek mały mi został, który w zupełności wystarczy na taką małą myjkę. Jeśli chodzi o kolor, no radziłabym Wam wybrać jednak jakieś bardziej naturalne, wiadomo, żeby było jak najmniej barwnika, który może ewentualnie puścić. Może to być sznurek bawełniany, może być to mulina, jakakolwiek włóczka. Będziecie potrzebować więc mały kawałek włóczki. Szydełko. Ja wybrałam szydełko 3,5, szydełko dość grube. Mi wygodniej się takim grubszym robi, szczególnie, że moja nitka jest dość gruba. No i będziecie potrzebować też nożyczki na sam koniec, żeby przeciąć sznurek. Pokażę Wam kilka sposobów, dokładnie dwa sposoby, jak możecie zrobić sobie taką myjkę. Zacząć musimy oczywiście od zrobienia supełka, więc zawijamy sobie w ten sposób. Nitkę dajemy do tyłu. Zaciągamy szydełkiem, przytrzymujemy tą nitkę, pociągamy. O! I mamy już naszą pętelkę, od której będziemy zaczynać naszą myjkę. Robótkę zaczynamy od zrobienia łańcuszków. Ja zrobię sobie może 10 łańcuszków na początek, zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście ilość łańcuszków i wielkość szmatki zależy od tego, jak Wam wygodniej. Czy wolicie mniejszą szmatkę, czy większą szmatkę. Akurat ta moja myjka, którą robiłam ze sznurka konopnego, ma tutaj 12 słupków. 12 łańcuszków, z których robiłam słupki. I tych rzędów słupków jest zaledwie 3, bo sznurek ciężko obrabiać, dlatego wyszły takie wysokie. Na moje potrzeby taka szmatka w zupełności wystarczy. Jest zakończona supełkiem, pętelką, żebym mogła sobie tą szmatkę na koniec mycia naczyń powiesić gdzieś, żeby mogła sobie wyschnąć. Tak więc zaczynamy. Zaczynamy od robienia łańcuszków. Jest to bardzo prosta sprawa. Bierzemy nasze szydełko, zaczepiamy o włóczkę i przeciągamy w pętelce. To jest właśnie oczko łańcuszka. I takich oczek robimy na razie 10. To jest pierwsze, czyli 2, 3, 4, 5. Ważne, żebyście nie zaciskały za bardzo. Starajcie się robić takie luźniejsze. Będzie Wam później łatwiej przeciągać następne rzędy przez te oczka, jeśli nie będą takie zbite. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jak widzicie, 10 może być trochę jednak mało. Zrobimy więc 15. 11, 12, 13, 14 i 15. Taka będzie szerokość naszej myjki. Jeśli chcecie, żeby była dłuższa, krótsza, oczywiście możecie to zmodyfikować.
I teraz, żeby zrobić kolejne rzędy, robimy dwa kolejne oczka. Te oczka to będą oczka już do góry. I żeby to były oczka do góry, musimy się wbić tutaj w któreś oczko wcześniej. Pierwszy rząd, który będziemy robić, według mnie jest łatwiejszą metodą. Będą to półsłupki. Natomiast, żeby zrobić robótkę, będzie trzeba poświęcić więcej czasu. Drugą metodą, następny rządek, jak skończymy półsłupki, pokażę Wam, jak się robi słupki. Słupki to są troszeczkę bardziej czasochłonne. To znaczy, może nie bardziej czasochłonne, ale więcej trzeba się nabawić szydełkiem, natomiast szybciej idą całe rządki, więc szybciej skończycie robótkę. To już jak zacząć do góry, czyli zawsze zaczynamy od dwóch oczek do góry. Robimy dwa oczka, zawijamy i wbijamy się w oczko, które znajduje się przed tym naszym łańcuszkiem do góry. Wbijamy się, zaczepiamy nitkę, przeciągamy przez oczko, powstają nam trzy pętelki. Zaciągamy nitkę, przez dwie pętelki przeciągamy, znowu zaciągamy nitkę i znowu przez dwie pętelki. Mamy słupek, kontynuujemy aż do końca. Teraz wrócę już, jak będę miała gotowe na wysokość i pokażę Wam, jak zakończyć robótkę i jak zrobić pętelkę, dzięki której będziecie mogli powiesić swoją myjkę do wysuszenia. Zaczynamy teraz następny rządek, czyli tak jak mówiłam, zrobiliśmy 15 oczek łańcuszka i 2 oczka łańcuszka jakby już do góry, które będą zaczynać nam następny rząd. Żeby zacząć ten następny rząd z tych dwóch oczek, musimy teraz wbić się w trzecie oczko jakby do tyłu, czyli pierwsze oczko mamy tam, gdzie mamy szydełko. Liczymy pierwsze, drugie, trzecie, czyli wbijamy się tutaj szydełkiem i przeciągamy nitkę. Przeciągamy przez to oczko, następnie nawijamy i przez te dwa tutaj, przez te dwie pętelki musimy tą nitkę przeciągnąć. I mamy już pierwszy półsłupek. I tak robimy aż do końca. Przejdę z Wami ten cały rząd półsłupków, żebyście doszły do wprawy, a później spróbujemy następny rząd zrobić słupkami. Więc wbijamy się w oczko, przeciągamy nitkę, zawijamy na szydełko nitkę i przeciągamy przez dwie pętelki. Wbijamy się, przeciągamy nitkę, zaczepiamy nitkę i znowu przeciągamy. Postaram się to zrobić w miarę wolno, żebyście widziały. O! A, przepraszam, teraz mi wyszedł słupek z przyzwyczajenia. Wbijamy się. Przeciągamy. Zawsze jak wbijecie się, muszą wyjść Wam tutaj dwie pętelki na szydełku. Jeśli wyjdą trzy, to znaczy, że tak jak ja przed chwilą zrobiłyście słupek. Zaczepiamy, przeciągamy. I znowu wbijamy się. I przeciągamy przez jedno. I przez dwa. Nie martwcie się, jeśli Wam coś wyjdzie krzywo. Początki zawsze są trudniejsze. Poza tym to ma służyć rzeczom praktycznym, a nie wyglądać nie wiadomo jak fajnie. Oczywiście osoby zaawansowane mogą sobie zrobić jakieś piękne wzorki według upodobania. Wbijamy się i przeciągamy. Jeśli Wam tu coś nie wyjdzie, zaplącze się, zawsze możecie sobie spróć i wrócić do poprzedniego oczka. Nic się nie stanie, nie ma tragedii.
Według mnie szydełko jest łatwiejsze od drutów, więc jeśli nie potraficie ani na drutach, ani na szydełku, to warto spróbować na szydełku. Szybko można się nauczyć, są różne tutoriale na YouTubie, pokazują podstawy, więc akurat taka rzecz jak myjka do naczyń to jest rzecz, od której możecie zacząć Waszą przygodę z szydełkowaniem. Nie wiem, do czego zachęcam, ja się bardzo wkręciłam i można wykorzystać wolny czas, jeśli na przykład macie coś do zrobienia takiego fajnego. Później znajdziecie wiele fajnych motywów na internecie. Dobra, skończyłyśmy pierwszy rządek. Jest zrobiony półsłupkami. I teraz spróbujemy zrobić kolejny rządek. Żeby zacząć kolejny rządek, obracamy naszą robótkę na drugą stronę. I teraz spróbujemy słupków. Żeby zacząć rządek, musimy zrobić dwa oczka łańcuszka do góry. Jeden, drugi. I teraz, żeby zrobić słupek, będziemy się wbijać w te oczko, które jest za tym rządkiem. Za tym rządkiem, który idzie do góry, jest tutaj otwarte oczko, tu się będziemy wbijać. Musimy sobie zaczepić nitkę. Zaczepić sobie nitkę na szydełko i przebić się tutaj z tą nitką przez to oczko. Pociągnąć znowu naszą nitkę i przeciągnąć przez to oczko. I tu na szydełku mamy trzy pętelki, nie tak jak w półsłupku dwie, a trzy. I teraz znowu zaczepiamy szydełkiem nitkę, przeciągamy przez dwie pętelki, powstają nam dwie, zaczepiamy znowu nitkę i przeciągamy przez te dwie pętelki. I mamy już słupek. Razem mamy dwa słupki, bo te pierwsze dwa oczka, które poszły do góry, zastępują nam pierwszy słupek. Próbujemy następne. Szukamy naszego oczka następnego. Czyli patrzymy, rozciągamy sobie. Jest tutaj, tutaj jest to oczko. Więc znowu zaczepiamy szydełko o nitkę, przebijamy się przez oczko, zaczepiamy nitkę, przeciągamy przez to oczko, powstały nam trzy pętelki. Zaczepiamy nitkę, przeciągamy przez dwie pętelki, znowu zaczepiamy i przeciągamy przez kolejne dwie nitki. I tak do końca. Wypróbujcie sobie, jak Wam łatwiej. Wydaje mi się, że słupkami będzie szybciej, natomiast jeśli wydaje Wam się to zbyt zagmatwane, możecie oczywiście zrobić sobie półsłupkami albo na zmianę raz półsłupki, raz słupki. Jest to obojętne, można kontynuować. Ja sobie szybko dokończę i pokażę Wam, jak zrobić pętelkę. Jak dojdziecie do końca rzędu, to oczywiście obracacie sobie na drugą stronę. Zawsze zaczynacie następny rządek od dwóch oczek do góry i kontynuujecie albo półsłupkami, albo słupkami. Jest to na szczęście bardzo mało czasochłonne zajęcie, akurat zrobienie sobie myjki, więc jeśli macie tylko jakieś 15-20 minut maksymalnie, możecie sobie taką myjkę zrobić. Jeśli chodzi o sznurek konopny, ja zapłaciłam za taką szpulkę 5,50, więc tu mi się coś splątało, więc sobie poprawię. Więc jest to mały koszt, zwłaszcza że z takiego sznurka możecie sobie zrobić od 3 do 5 takich myjek, w zależności jaką wybierzecie sobie wielkość tej myjki. Można oczywiście zamówić takie myjki w internecie, ale szczerze powiedziawszy ceny powalają, więc myślę, że warto albo sobie zrobić właśnie na początek jakąś bawełnianą myjkę, albo spróbować zrobić sobie ze sznurka konopnego
Do tego warto mieć grube szydełko, zdecydowanie. Chyba, że umiecie robić na drutach. Na drutach może będzie prościej. Tego akurat nie wiem, bo na drutach już dawno nie robiłam, więc nawet bym się tego nie podjęła. Szczególnie po tym, jak zaczęłam szydełkowanie. Skończę sobie ten rządek. Pokażę Wam znowu, jak obrócić. Zaczniemy nowy i później już przejdziemy do końca robótki. I ostatnie tutaj mamy oczko, w którym robimy łańcuszek, przepraszam, w tym robimy słupek. O, tak, mamy na razie tyle. Obracamy znowu na drugą stronę. No i teraz już albo kontynuujcie sobie słupkami. Widzicie, tutaj teraz pierwszy rządek jest zrobiony półsłupkami, jest go troszeczkę mniej, jest niższy. Słupki od razu robią Wam jakby dwa rzędy półsłupków, więc zdecydowanie szybciej skończycie całą robótkę. Ja już dokończę słupkami, czyli pokażę Wam jeszcze raz, jak zacząć do góry. Czyli zawsze zaczynamy od dwóch oczek do góry. Robimy dwa oczka, zawijamy i wbijamy się w oczko, które znajduje się przed tym naszym łańcuszkiem do góry. Wbijamy się, zaczepiamy nitkę, przeciągamy przez oczko, powstają nam trzy pętelki. Zaciągamy nitkę, przez dwie pętelki przeciągamy, znowu zaciągamy nitkę i znowu przez dwie pętelki. Mamy słupek, kontynuujemy aż do końca. Teraz wrócę już, jak będę miała gotowe na wysokość i pokażę Wam, jak zakończyć robótkę i jak zrobić pętelkę, dzięki której będziecie mogli powiesić swoją myjkę do wysuszenia. Ja już tutaj kończę moją robótkę. Taka wielkość mi w zupełności wystarcza, taka mi wielkość odpowiada. Jak widzicie, robiłam tutaj wszystko słupkami, tylko ten pierwszy rządek pokazywałam Wam półsłupkami. Więc moja robótka składa się z 15 oczek łańcuszka. Pierwszy rządek jest wykonany półsłupkami, następnie 1, 2, 3, 4, 5 rzędów zrobionych jest słupkami. Kończymy naszą robótkę, czyli zostało nam jeszcze do zrobienia dwa słupki. Przebijamy się, przeciągamy. Ostatnie oczko. Wbijamy się, przeciągamy. Jestem pewna, że istnieją bardziej zaawansowane metody robienia pętelek, oczek do zawieszenia na jakichś różnych haczykach, uchwytach, natomiast ja pokażę Wam najprostszą chyba metodę, jaka może być. Czyli wyciągamy nasze oczko szydełkiem i tutaj wielkość tego oczka zależy od tego, gdzie będziecie wieszać. Czy macie haczyk, czy będziecie wieszać to na kranie. Ja mam akurat haczyk, więc taka wielkość oczka w zupełności mi wystarcza. Też nie chcę, żeby było za duże, żeby mi się nie zaczepiało sztućce, jak będę je zmywać. Więc bierzemy sobie nożyczki, obcinamy troszeczkę dalej tą nitkę i teraz tutaj po prostu najzwyczajniej w świecie robimy supeł, zaciągamy supeł,
mocno. Możemy zrobić dwa supły dla pewności, żeby nam nie przeleciało przez oczko. No, mi przeleciało. O. W ten sposób mam swoją pętelkę na haczyk. Odcinam resztę nitki. Odcinam tą nitkę, którą na początku sobie zrobiłam. Oczywiście możecie wykorzystać tą nitkę do zrobienia sobie pętelki, natomiast ja jak zwykle zapomniałam na samym początku o tym, więc teraz, żeby nie było problemu, zrobiłam sobie na końcu, więc tą nitkę też po prostu obcinacie. I w ten sposób macie swoją własną myjkę do mycia naczyń.